Założenie jest takie, że w Warszawie na nowy rok szkolny zatrudnimy 300 pomocy nauczycieli z Ukrainy, którzy będą wspierać nie tylko dzieci z Ukrainy w szkołach polskich, ale również nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. Zwiększyliśmy liczbę osób do 300 z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie ze strony dyrektorów szkół. Pracowałam w szkole 20 lat, mam doświadczenie w szkole pracy z dziećmi. Jestem asystentem, taką pomoc nauczyciela w klasach przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy, które zebrane w grupy, jest u nas dwie grupy, 4, 6 i 7, 8, tylko dzieci z Ukrainy, a lekcje czytają nauczyciele po polsku. I kiedy dzieci nie mogą zrozumieć, o co chodzi, ja po prostu jestem tak, żeby pomóc, żeby dać im takie wsparcie ze swojej strony, że wszystko jest dobrze, uczymy się i wszystko będzie dobrze. Dużo dzieci mamy i mamy dużo pracy z nimi, ale to jest taka dobra sprawa. Widzimy, że my możemy pomóc integrować ich w polskie szkoły. Dzieci czują się lepiej. Teraz mamy znowu nowych dzieci. Od nowa chwila taka tych dzieci, które przyjechały z Mikołajewa, Zaporoża, z Chersonu, z Charkowa. No i oni czują się takie trochę zagubione. I potrzebuję tylko malutkiego wsparcia, że jestem, że rozumiem, o co ci chodzi, mogę ci pomóc, no jakby w języku, a później oni już powoli na lekcjach, już im jest dobrze i to takie wsparcie jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o osoby, z którymi podpisujemy dzisiaj oraz jutro umowy i to są osoby, które już jakby współpracują z nami właśnie od kwietnia, to bardzo często spotykamy się z bardzo pozytywnymi opiniami ze strony dyrektorów szkół, którzy chcą kontynuować z tymi paniami współpracę, a nawet chcieliby w niektórych przypadkach postarać się o nostryfikację dyplomów i zatrudnić je jako nauczycieli tutaj w Polsce. Bardzo przyjemno było pracować z ludźmi. Dla mnie osobiście, że te nauczycielki bardzo dobrze odnosili do mnie i też było przyjemnie, bo też jestem z innego kraju. No i myślę, że taki człowiek potrzebny jestem w szkołach, w przedszkolach, gdzie jest dzieci, bo no, potrzebuje on takiej pomocy. Więc to jest jakby główny cel tego programu, czyli stabilność dla tych pań i jakby perspektywa na przyszłość tutaj w Polsce.